Hej, cześć, siemanko, z tej strony VCR, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. I dzisiejszy odcinek powstał dzięki współpracy z twórcami gry Super Spell Heroes. Także dzisiaj odcinek o tej gierce. I na samym początku chciałbym powiedzieć o tym, że jeśli dokonacie rejestracji z linku w opisie, to dostaniecie na start taki starter pack o wartości 35 zł, gdzie tam jest 150 gemów, 1000 punktów do speli oraz 3000 golda. I jest to naprawdę bardzo dużo. Ponieważ jak pograłem w tą gierkę, no to teraz już wiem, że brakuje mi dość golda, żeby ulepszać moje spele, ale o tym później. No i co? No i jeszcze musicie tam zrobić tylko i wyłącznie 5 wygranych i wtedy właśnie dostaniecie taki starter pack. A więc witam Was już w nowym odcinku na moim kanale. Nowy odcinek dotyczący gierki Super Spell Heroes. I ja Wam powiem tak, pograłem w tą gierkę i jestem zadowolony, także chciałbym Was też zaprosić do tej gierki. Jest to gra darmowa, ona jest dostępna i na Androida, i na iOS-a, także zapraszam Was bardzo serdecznie. Pobranie nie kosztuje, a zabawy jest naprawdę bardzo mnóstwo przy tej gierce. Gra logiczna, zaraz do tego dojdziemy, jak bardzo jest to gra logiczna. Może na początku zrobimy sobie taką małą wycieczkę po tym wszystkim. Tutaj mamy sklep, możemy dostać złoto poprzez oglądanie reklam. Bardzo fajna sprawa, tutaj jest plus właśnie dla twórców, ponieważ gold tutaj jest naprawdę bardzo ważny. Tu oczywiście mamy sobie jakieś oferty, plus mamy, słuchajcie, klucze do bohatera i darmowa księga zaklęć i ona jest bodajże co 6 godzin, więc pozwólcie, że teraz zrobię opening tutaj na tym odcinku, ponieważ to daje no naprawdę bardzo dużo. Zobaczcie sobie, kula ognia, zaraz sobie przejdziemy do tych wszystkich zaklęć. Słuchajcie, gra polega na tym, że jesteśmy czarownikiem i walczymy z innymi czarownikami, robimy przeróżne osiągnięcia, są wydarzenia w grze, o tym też za chwilę opowiem. Jeśli jest ktoś tutaj, kto gra już w tą gierkę długo, to w sumie może dać znać w komentarz, dać tam jakiś swój znak w komentarzu i może podać jakieś protipy dla nowych graczy. Okej, podwójna kula ognia, tak jest, kolejne, słuchajcie, mogę sobie ulepszać zaklęcia. Te zaklęcia są podzielone na przeróżne poziomy, zaraz o tym też opowiem. Dobrze, a więc teraz słuchajcie, ogromna osłona, dalej słuchajcie, zdobyłem te punkty do speli, znowu mogę zrobić kolejny opening, więc robimy to bardzo szybko. Okej, otwieranie, znowu kolejne punkty i zaraz sobie przejdziemy do tego, że po prostu sobie ulepszymy te nasze właśnie, słuchajcie, zaklęcia. Dalej, okej, i dopiero za 5 godzin, za 6 prawie godzin mogę odebrać, słuchajcie, kolejną darmową księgę zaklęć. Tutaj są jakieś gemy, klejnoty, tutaj u samej góry mamy, słuchajcie, runy, które mogą zastąpić brakujące fragmenty potrzebne do odblokowania niesamowitych skórek. I tutaj też są skórki, tu oczywiście mamy golda, mamy gemy. Ja sobie już przeszedłem pierwszy las. Te skrzynie tutaj, które tutaj widzicie, takie nie, to są takie jakby, słuchajcie, telewizorki. No to jeśli na to klikniemy, to będziemy sobie oglądać reklamę, z której później przeważnie te reklamy trwają po 15 sekund, więc później po prostu otrzymujemy tam właśnie golda. Okej, przejdźmy sobie tutaj do bohaterów, ponieważ ja aktualnie mam pierwszego odblokowanego Zenrona i to każdy ma na samym początku. Tutaj już powoli jestem w stanie odblokować tą Jane, 61%. Jeśli na mapce są takie, słuchajcie, że tutaj aktualnie nie mam, bo już wszystko wykorzystałem, ale może jeśli zrobimy kilka walk, to nam się pojawi takie coś, że możemy sobie trenować tego czarodzieja naszego i jeśli go trenujemy, przeważnie one trwają takie 10 minut, 3 godzinki, oczywiście możemy to przyspieszać za gemy, ale niekoniecznie. To działa coś na takiej zasadzie jak w Clash Royale, że na przykład otwieramy skrzynkę, która się otwiera 2, 3, 4 godziny, tak samo tutaj. No i słuchajcie, i to tam daje golda, takie punkty i też daje, słuchajcie, te procenty do odblokowania, bo możemy sobie odblokować tą postać, kupując ją tutaj za 24 zł, mamy klejnoty i to, ale możemy także za darmo to zrobić, co jest też, słuchajcie, kolejnym bardzo fajnym plusem. I jeszcze o tym trenowaniu naszego bohatera. Jeśli trenujemy tego bohatera, to też, jeśli na przykład trenowanie trwa 3 godziny, to możemy w tym czasie nadal nim robić ataki. To jest bardzo fajne. To jest bardzo fajne. No i tutaj są, słuchajcie, są bohaterowie.
Tak jest. Ja aktualnie ten Zenron, wy też go będziecie mieć na samym początku. Dobra, przechodzimy sobie tutaj do wydarzeń. Witamy z powrotem, słuchajcie, tutaj oczywiście liczy się każdy dzień, czekają na ciebie wspaniałe nagrody. Jeśli się logujemy codziennie, no to dostajemy przeróżne nagrody, ja już swoje dostałem. Tutaj słuchajcie, jakieś kolejne wydarzenie, znajdź domek czarodzieja. W ogóle nie powiedziałem o tym na samym początku, ale gra jest w języku polskim. Tutaj wielkie propsy właśnie dla twórców. Mamy tutaj tak też, mamy też słuchajcie... kluby, ale ja aktualnie nie mam żadnego klubu. Możemy sobie tutaj przejść właśnie w osiągnięcia, robimy sobie, wykonujemy te właśnie osiągnięcia, po czym dostajemy nagrody w gemach. Tak jak tutaj widać. Tutaj mamy, słuchajcie, codzienne przywołanie. Każdego dnia niebiański wysłannik daje Ci nagrodę za udane mecze. Aby go wezwać, wygraj 5 razy. Czyli, słuchajcie, jeśli wygramy 5 razy, to coś tam sobie dostaniemy. Mamy tutaj także ranking. Wejdziemy sobie na lokalne. Tutaj na Polaków. Dider, Michciu i Don Pablo. Tak to właśnie wygląda pierwsza, słuchajcie, trójka. I tam ogólnie ranking globalny i także klany. Kolejna rzecz. Przechodzimy sobie teraz do naszej kolejnej rzeczy. A więc będziemy sobie ulepszać nasze spele. Ale o tym zaraz, ponieważ jeszcze musimy sobie zobaczyć, że to, o czym mówiłem, że mamy, słuchajcie, skórki, mamy tutaj przeróżne skórki, mennica, borówka i tak dalej. I tutaj mamy emotki, także, słuchajcie, emotki mamy. To jest, kurczę, też fajne. Okej, ale wróćmy do tego, wróćmy do tych speli ogólnie. Jak tutaj sprawa wygląda? A więc mogę sobie, słuchajcie, ulepszać. I mamy tutaj właśnie spele podzielone na podstawowe, zaawansowane, elitarne i ostateczne. Tak, słuchajcie, te ostateczne oczywiście są najmocniejsze. Możemy sobie wejść i sobie poczytać, jakie ma obrażenia. Czyli tak, czerwone spele jest to atak, zielone spele jest to obrona. I zaraz zobaczycie w ogóle, jak wygląda gameplay, jak się gra na innych przeciwników. Bo to jest, słuchajcie, to jest naprawdę bardzo logiczna gra. Trzeba naprawdę bardzo dużo myśleć. Tutaj mamy, słuchajcie, podstawowe, tak jest zaawansowane. I w trakcie walki po prostu możemy sobie odblokować te kolejne, słuchajcie, czyli z podstaw, bo na początku mamy te podstawowe spele, później mamy zaawansowane, elitarne i możemy przejść aż do ostatecznych w trakcie walki. Więc pozwólcie, że ja może sobie poulepszam na początku te po prostu zwykłe, podstawowe, bo według mnie one są dość ważne, osłona, mniej używam osłony, więcej tutaj używam heala, ale słuchajcie, mam sporo tego golda, więc po prostu mogę sobie poulepszać i w tym momencie przechodzę na kolejny poziom tutaj mojego, słuchajcie, czarodzieja. Tak jest, będę sobie ulepszać po kolei. Oczywiście tutaj też możemy też, słuchajcie, zamieniać i tak dalej. Ja tutaj wczoraj zamieniłem sobie właśnie jednego spela. Okej, ulepszam. Być może robię głupotę w tym momencie, że tak ulepszam to wszystko po kolei, ale słuchajcie, no mam tego golda, zbieram tego golda, no więc mogę sobie ulepszać. I powiem wam, że w tą gierkę będę sobie chyba pykał, ponieważ gra mi się spodobała. Gra mi się spodobała i także też chciałbym was zaprosić właśnie do tej gierki. Dobra, mam nadzieję, że was nie zanudzam. Okej, tutaj już nie mam golda, niestety tutaj sobie mogę jeszcze ulepszyć, więc po prostu będę sobie ulepszać. I teraz to chyba na co każdy z was czekał, czyli robimy sobie atak, robimy sobie atak. I mamy tutaj, słuchajcie, niekończące się pola, 19 na 47. Zawsze na samym końcu jest walka z bossem. Ten ma 3600, poprzedni miał 3000, ale nie jest to ważne, czy my go zabijemy w pierwszej rundzie. Bo jeśli, słuchajcie, gramy na bossa, to na przykład jeśli mamy taką pierwszą rundę, w której zginiemy, a zabraliśmy mu 700 HP, to znaczy dajmy, że walczymy na tego Naberusa, walczymy sobie na tego Naberusa i nie udało się nam go zabić i na przykład zjechaliśmy mu do 3000 HP, to później mamy kolejną próbę, w której on już ma 3000 HP i to jest bardzo fajne. Słuchajcie, ciężko jest zabić bossa za pierwszym razem. Mi się nie udało tutaj na pierwszym tym poziomie i tutaj jeszcze sobie odbierzemy nagrody, tak jest, i przechodzimy do ataku. Przechodzimy do ataku. I teraz zobaczycie, jak to, słuchajcie, wygląda, jak tutaj logicznie trzeba kurczę grać. Okej, dobra. Walczymy na jakiegoś Valkula. I to jest całkowicie inny ten czarownik. Zobaczcie sobie, ja mam 840 HP i w tym momencie mi się tutaj układają już powoli te spele. Tutaj mam tarczę, ale na razie jej nie wykorzystuję, więc po prostu mogę sobie przejść do ataku i uderzam za 84. Oczywiście możemy to naprawdę bardzo szybko robić, tylko że też możemy poczekać
Dobra, będziemy mówić, że to są takie karty. Właśnie te karty z tymi zaklęciami. One właśnie spadają i musimy układać to jak najlepiej. Zobaczcie sobie, tutaj uderzę za 56. Okej, okay. Dam mu tarczy. Dam sobie tarczę. Tarcza 102. I teraz zrobimy tak. Tutaj wyczyścimy. Okej, okay, znowu tarcza. Mogę to naprawdę robić szybciej, ale wydaje mi się, że też warto jest, słuchajcie, zaczekać. Okej, okay. I w tym momencie dodaję sobie plus 72. Mam 804, czyli zobaczcie sobie, jaki jestem po prostu niezniszczalny. Okej, okay, tutaj połączymy i uderzymy za 112. Największe uderzenie miałem za 480, z tego co pamiętam. Okej, okay, tutaj się tam, zobaczcie sobie, jak nam się tutaj bardzo fajnie ułożyło. 144, łuk ognia w tym momencie uderza w przeciwnika. Oczywiście mogę się jeszcze wyleczyć, tylko muszę, tak jak mówiłem, słuchajcie, muszę dość mądrze postępować i łączyć te spele ze sobą, to jest ważne. I tutaj zobaczcie sobie, mam tutaj kolejny poziom, już ten niebieski diament, jak widać. Okej, okay, 108, ogromna osłona wleciała, więc teraz robimy tak, 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 tak. I za 140 uderzymy, możemy spróbować inaczej. Tu mamy za 208, zobaczcie sobie. W tym momencie uderzam za 208 w przeciwnika. Okej, okay, dam sobie tarczę, bo co mi szkodzi. Tutaj tarcza, okej. Okay. Valkul ma nadal bardzo dużo HP i musimy to jakoś zrobić, super. Za 172, tutaj też za 172, 215, za 301 uderzenie. Tutaj gościu wysłał emotkę, ja w sumie też mogę dać sobie emotkę, tak jest. Okej, okay. Tylko żebym nie przegrał. Mogłem to chyba inaczej połączyć? Nie wiem, nie jestem pewny, okej, okay. Dobra, za 136, 170 tarcza w tym momencie wlatuje. I teraz mam kolejny poziom, zaklęć, za 234 teraz uderzam. Słuchajcie, jeśli popełniam jakieś błędy, to wybaczcie mi, ale ja się tutaj non-stop, kurczę, uczę. Twoja nagroda, słuchajcie, mam tutaj premię za zwycięstwo, tak jest. I mamy, słuchajcie, skrzyneczkę, 31 golda za wygrany mecz. Dobra, zrobimy sobie jeszcze jeden dość fajny meczek. I tu mam właśnie to, słuchajcie, to o czym mówiłem. Okej, okay, to doskonale. Tutaj mamy takiego, słuchajcie, takiego naszego jakby, nie wiem, senseja, który nam daje przeróżne wskazówki. Tak jak na przykład teraz napisał. Doskonale, odblokowane zostało zaawansowane zadanie. Na zaawansowane zadanie możesz wysyłać do pomocy dodatkowych bohaterów. Okej, okay, a więc w tym momencie przechodzimy do tego, że dajemy sobie go, słuchajcie, do zadania i on będzie sobie przez 8 godzin wykonywać to tam swoje jakieś zadania, a ja mogę zrobić jeszcze jeden dość bardzo fajny meczyk na koniec odcinka. I co mogę, słuchajcie, powiedzieć? Co mogę powiedzieć na sam koniec? No chciałbym was bardzo zachęcić do tej gierki, możecie sobie spróbować. Tak jak powiedziałem na samym początku, gierka jest darmowa. A czekajcie, jeszcze, słuchajcie, musimy tutaj wygrać ten, kurczę, meczyk. Okej, okay, myślę, że osłona nie jest aktualnie ważna. 866 HP, mam naprawdę bardzo dużo. Ale poczekajmy sobie, aż więcej spadnie tych zaklęć. Zobaczymy w sumie, jak to będzie wyglądać. Okej, okay, dobra. I dam sobie tarczę 136. Tak jest. Teraz uderzam. Uderzam. Okej, okay, dobra. Muszę sobie dodać kolejne uderzenie. Będę go na razie tylko i wyłącznie uderzać. 56. Kula ognia. Okej. Okay. 48, to jest wszystko ciągle to samo. Spokojnie, ja sobie zaraz dodam tarczę i już mnie nie będzie mógł ruszyć. Teraz sobie daję tarczę, 136, o kurczę. O, i odblokowane, słuchajcie, kolejny poziom, zaklęć. Dobra, let's go. Tutaj mamy zielony. Dodawanie HP, więc ja sobie dodam. I zaraz będę mógł uderzyć. Okej, okay, dobra. Zobaczcie sobie, jak dam tutaj jest 172, jak dam za to jest 96, ponieważ tutaj jest zielony diament. Także uderzam tutaj. 172. Dobra, na to samo wychodzi. Dobra, uderzenie dość mocne, dam sobie tarczę szybko i zaraz będę mógł zrobić... Okej, okay, odblokowane kolejne zaklęcie i teraz uderzam za 312. Także dość potężne i jeszcze sobie dodam szybko HP. Minus, dobra, zostało mu 128 HP i kolejne uderzenie, które chyba zakończy już to wszystko. Jeszcze szybko zrobię tak,
i mamy, słuchajcie, wygrany meczyk. Dobra, a więc także to tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek. Jeśli chcecie, żebym zrobił kolejny odcinek z tej gierki, to dajcie mi, słuchajcie, koniecznie znać w komentarzach. Może, kurczę, zrobię. Może wam ta gra przypadnie do gustu, tak jak mi, i polecimy, słuchajcie, z tematem i nagram dla was kolejny odcinek z tej gry. Także ja was zachęcam do grania w tą gierkę, słuchajcie, bo jest naprawdę bardzo fajna grafika, super, przyjemnie mi się w to gra. I co na koniec? No to tyle. Żegnam się z wami, zapraszam was do Super Spell Heroes. Pozdro, wariaty. Siemka.